pozwól swemu wyjścia od naszych grzechów i skłać wszystkie nasze nieprawości. 625 na wygasne, Aleksandra Zadykiewicz, witam Państwa ponownie, a w naszym studiu już jest Pan Profesor Marek Kozak, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego, członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Polskiej Akademii Nauk. Bardzo długa wzdłuża. Dzień dobry. Dzień dobry, Polska A, Polska B, tajemnicą nie jest, że ten podział cały czas jest, choć do tych regionów, które są biedne, napłynęło dużo pieniędzy, także z Unii Europejskiej, właściwie teoretycznie więcej niż do innych regionów, no to jednak teraz się okazuje, że różnice w poziomie zamożności i tak się cały czas pogłębiają. To jak to jest? To jest tak, jeśli zaskakuje się chyba do wszystkich, ale rzeczywiście cały kraj się rozwija. Nie ma wątpliwości, że nie jest podjęcie do średniej różnicy. To jest fakt regionu, jest wszystkie polskie regiony właściwie. Rozwijają się całkiem przyzwoicie. Natomiast jeżeli porównamy tempo rozwoju w odniesieniu do średniej krajowej, to już się okazuje, że jest kilka średnich. Natomiast trzeba się zmagać się. Bardziej się od niej oddalali, czyli jest tak zwane zjawisko dywergencji, tak to nazywamy dosyć naukowo. Natomiast no, to jest problem, z którym musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy właściwie można, zwiększając nakłady finansowe, a tu mówimy o nakładach finansowych nie tylko Unii Europejskiej w ramach polityki spójności, ale też na przykład w ramach wspólnej polityki rolnej, które są również dosyć znaczące. To czy możemy, wystarczy, żeby zwiększyć nakłady finansowe i żeby te regiony się lepiej rozwijały, czy też właściwie można oczekiwać, że te regiony wreszcie zaczną liczyć bardziej na siebie? Bo to jest tak, jak rozumiem, że dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej te podziały trochę udało się gdzieś tam zakopać, ale to nie jest tak, że się wyrównało wszystko. Nie, no nie wyrównało się, autentycznie nie. Te regiony są, odstają, że tak powiem, od średniej krajowej coraz bardziej. W zasadzie bardzo niewiele tak naprawdę do tej średniej krajowej podąża, na przykład województwo łódzkie, co jest trochę zaskakujące wbrew opiniom powszechnym, ale rzeczywiście tak jest, które jest nawet wyższego poziomu rozwoju według statystyki GUS-owskiej niż województwo małopolskie, ale pozostałe w zasadzie coraz bardziej się od tej średniej oddalają w dół. Czyli to nie jest tak, że one coraz bardziej rosną, że coraz bardziej się rozwijają, korzystają z tego napływu pieniędzy, tylko okazuje się właśnie, że ten napływ pieniędzy właśnie nie rozwiązuje problemu, że trzeba zmienić podejście do rozwoju. Trzeba inaczej na to spojrzeć, choćby z tego względu, że w ciągu ostatnich, powiedzmy, 30 lat mniej więcej, co nigdy się wcześniej tak szybko nie zdarzyło, nastąpiło przejście od tak zwanej ery przemysłowej do ery poprzemysłowej. Dzisiaj mamy gospodarkę, która się już nie na przemyśle opiera, a opiera się na wiedzy, opiera się na społeczeństwie informacyjnym, bo tego po prostu być może nie zauważyliśmy, ale coraz większe ma to znaczenie dla rozwoju. Zmienienie się w związku z tym również lokalizacje czy decyzje lokalizacyjne inwestorów. Już nie chcą inwestować tam, gdzie są małe miasta, gdzie są małe miejscowości, gdzie jest dużo rolnictwa, tylko wręcz przeciwnie, one najchętniej idą do dużych miast. Metropolie Dlaczego? Się rozwijają tak czy inaczej. No właśnie, metropolie się rozwijają i właściwie wygrywają tylko te województwa, które mają bardzo silne metropolie, bardzo nowoczesne metropolie. Czy aglomeracje, które starają się być metropoliami, zbliżają się już do tego etapu, żeby być metropoliami. I to właśnie widać wyraźnie bardzo. Oczywiście, że inwestorzy mówią wtedy, bo tak jest najłatwiej, tak jest grzecznie, tak jest uprzejmie. I też, czy tam te szlaki tak naprawdę już są, bo ktoś tam wszedł, już wiadomo do kogo pójść, do kogo zadzwonić. I tak, no jeżeli tam jest duża firma jakaś międzynarodowa, no to wiadomo, że wtedy, że można się dowiedzieć co i jak, i czy się podoba, czy się nie podoba. Natomiast w tych regionach słabiej rozwiniętych takich wielkich firm międzynarodowych właściwie na dobrą sprawę nie ma. Bo... No dobrze, to pan mówi o tym, że trzeba zacząć na nowo myśleć o tym, znaczy po prostu myśleć, a nie tylko kierować pieniądze. Tak. To co, w jaki sposób? To znaczy, wydaje mi się, że najważniejsza rzecz to jest taka, żeby zdać sobie wreszcie sprawę z tego, że jesteśmy w zupełnie innym świecie. Nie żyjemy w świecie przemysłowym, gdzie wystarczyło inwestować tak, jak kiedyś inwestowano, i to wszyscy pamiętamy chyba. Inwestowano w jakieś szlaki komunikacyjne, inwestowano w jakieś przemysły, państwo odpowiadało za to, żeby stworzyć fabryki, które zresztą w pierwszej kolejności upadły w 1991. Tylko zmienić podejście i zacząć mówić o tym, że chcemy wzmacniać swoje regiony. I wiemy, jak wydać te pieniądze. I nie chcemy wydać pieniędzy po staremu na właśnie takie przedsięwzięcia, tylko wydać na drogi, raczej na ludzi. Co taka jedna z najbardziej zaskakujących rzeczy, które stwierdziłem i od dłuższego czasu podnoszę, to jest taka, że wiele polskich regionów kształci na dosyć wysokim poziomie bardzo wielu ludzi. Natomiast
nie myśli w ogóle o tym, żeby stworzyć im miejsca pracy. W związku z tym ludzie kończą szkoły, kończą wyższe uczelnie i wyjeżdżają. No bo może liczą na to, że to te osoby stworzą tutaj, otworzą swój biznes w miejscu, z którego pochodzą, ale to tak też nie działa. No tak to nie działa właśnie i dlatego trzeba, nie można się ograniczać wyłącznie do tego, żeby kształcić na przykład ludzi na wysokim poziomie zawodowym czy jakimkolwiek innym, tylko trzeba im tworzyć miejsca pracy. Ale to państwo ma to robić? No, władze lokalne, władze regionalne właśnie powinny wspierać na swoim terenie powinny wspierać tworzenie miejsc pracy. W innym wypadku to jest to, co mamy do czynienia dzisiaj. Znaczy to jest tak, że oni kształcą ludzi, natomiast ci ludzie potem i tak wyjeżdżają albo z Polski, albo do największych aglomeracji polskich, dlatego że nie mają u siebie pracy. No i potem są mniej lub bardziej niezadowoleni z tego, że musieli opuścić swój region. No ale tak jest. Każde nastawienie się na rozwój w oparciu o jakieś bardzo jednostronne podejście, na przykład wspieramy tylko przedsiębiorstwa zagraniczne. Okej, to jest ryzyko takie, że wtedy uzależniamy się od decyzji podejmowanych poza krajem. Wsparcie na przykład własnych przedsiębiorstw no, kończy się tak na ogół, jak się skończyło zresztą w wielu miejscowościach, że te firmy coraz bardziej są uzależnione od dotacji otrzymywanych od władzy, a władza no, w końcu nie ma nieograniczonych pieniędzy. Inwestowanie w drogi również tak samo ma swoje skutki. Pan mówi o tym, że to regiony powinny myśleć właśnie, żeby tworzyć te nowe miejsca pracy u siebie. No ale z drugiej strony czy mamy kadry do tego, żeby tak móc myśleć? Znaczy, kadr pewnie nie mamy, ale właśnie dlatego warto o tym rozmawiać, warto o tym pisać, żeby spowodować te zmiany, żeby przestać myśleć w kategoriach właśnie takich, które obowiązywały powiedzmy 40 lat temu czy 30 lat temu, ponieważ świat się zmieni. My jesteśmy już częścią globalnego świata i podlegamy jego prawom. To nie jest tak, jak było kiedyś, że byliśmy zamknięci za jakąś tam żelazną kurtyną, tylko jesteśmy otwarci. Wszystkie właściwie inwestorzy mogą inwestować u nas, ale mogą równie dobrze inwestować w Wietnamie, albo w Chinach, albo gdziekolwiek indziej, albo w Niemczech. I musimy brać to pod uwagę. Znaczy, to naprawdę trzeba o tym bardzo poważnie myśleć. To jest tak, że pieniądze z Unii Europejskiej, które otrzymaliśmy w poprzedniej perspektywie 7-13, że one wpłynęły na rozwój gospodarczy Polski, czy nie wpłynęły? Bo minister Morawiecki tutaj zgłasza wątpliwość. One właśnie wpłynęły raczej na poziom rozwoju. Znaczy Polska jest bardzo ładnym krajem. Polska jest coraz ładniejszym krajem. I widać wyraźnie, że jakość życia naprawdę nam rośnie. Natomiast jeżeli chodzi o konkurencyjność przedsiębiorstw, konkurencyjność gospodarki, no to z tym jest... No nie jest tak idealnie, jakbyśmy chcieli. No właśnie dlatego, że naprawdę rozwój się koncentruje głównie w tych największych metropoliach, największych aglomeracjach, największych miastach. Natomiast te obszary czy województwa, które są pozbawione tych wielkich aglomeracji, no mają kłopoty rozwojowe. No powoli się tak zaczynają cofać do tyłu i to widać gołym okiem w statystyce dostępnej powszechnie. No tak, to bo też niedawno były takie badania, które pokazały, że najwięcej pieniędzy, jak już to skupiamy na Unii Europejskiej, najwięcej pieniędzy z Unii Europejskiej trafiło do firm przede wszystkim państwowych, ale też przede wszystkim takich, które inwestują właśnie w twardą infrastrukturę, ale mniej, znacząco mniej niż byśmy chcieli trafiło na przykład do małego, mniejszego, czy nawet średniego biznesu, że ten biznes nie skorzystał aż tak bardzo na tym strumieniu pieniędzy, które do Polski trafia. To ja bym nie patrzył na to, czy to są duże, czy to są małe przedsiębiorstwa, czy są państwowe, czy prywatne, to raczej bym patrzył na to, czy one są innowacyjne, czy nie. I niestety tak się składa, że na ogół bardziej innowacyjne, więcej środków na innowacje przeznaczają firmy, które są dosyć duże. One przy okazji są niestety państwowe. No to jest fakt. No to jest taka opóźniona restrukturyzacja, której nie dokonaliśmy w porę i myślę, że teraz płacimy za to jakąś tam cenę, no, że cały czas pewne sektory są państwowe, a nie prywatne, albo cały czas pewne sektory wyglądają dokładnie tak samo, jak wyglądały, prawie dokładnie tak samo, jak wyglądały powiedzmy 20 parę lat temu. No tak, ale znowu mam kolejny problem. Cały czas, bo ja się ze wszystkim zgadzam z tym, o czym pan mówi, czyli że trzeba zacząć inwestować w ludzi, bo to jest nasz rozwój, nasz potencjał, a nie niekoniecznie droga, no, którą mamy. Innowacje robią ludzie, no w końcu ja, tak, to chodzi. Ale z drugiej strony, kurczę, mam takie trochę poczucie, że nie wiem, czy my jesteśmy w stanie podołać właśnie tym wymogom bycia tak bardzo innowacyjnym, czy jesteśmy w stanie nadążyć za zmieniającą się Europą. Oczywiście mamy wspaniałych informatyków, którzy są doceniani na całym świecie, no ale znowu, innowacja to nie tylko informatyka. Nie, no oczywiście, że nie. Tylko, że to jest właściwie jedyny sposób, żeby współcześnie właściwie mówić o tym, że właściwie jedyna główna podstawa konkurencyjności to jest właśnie innowacyjność.
I to nie chodzi o innowacyjność właśnie rozumianą tak bardzo wąsko, jak na przykład informatycy, którzy potrafią coś tam zrobić, czy nie potrafią, bo dla nich niestety jest dużo pracy na zachodzie. Niestety nas często opuszczają, zresztą jak wielu wybitnych fachowców, którzy nas opuszczają, ponieważ u nas nie ma pracy. Natomiast warto właśnie wreszcie zacząć doceniać tych ludzi, którzy wprowadzają jakieś innowacje, którzy zmieniają coś, unowocześniają, modernizują. Innowacja to też nie musi być tak, że wymyśliliśmy od zera jakiś, nie wiem, produkt albo usługę, tylko usprawniliśmy nasz system, który mieliśmy w naszej firmie i sprawiają na przykład, że nasz produkt trafia szybciej do klienta, sprawniej i z lepszej jakości. To jest innowacja. No, innowacja to jest generalnie rzecz biorąc, to nie jest patent, to nie jest wynalazek, to nie jest pomysł, to nie jest idea, tylko to jest produkt na rynku. To, co sprzedajemy, to na czym możemy zarobić, to, czego rośnie nam PKB właśnie. I zatrudnienie rośnie i różne inne tego typu zjawiska. I wydaje mi się, że właśnie innowacyjność powinno się za wszelką cenę i wszędzie właściwie rozwijać. To nie patrzeć na to, czy to jest duże, czy to jest małe przedsiębiorstwo, czy w wielkim mieście. W wielkim mieście jest po prostu łatwiej. Dlatego, że jest większe otoczenie ludzi wykształconych, którzy mają więcej pomysłów, ze względu nawet na tłok taką, na gęstość taką zaludnienia powoduje, że oni bardziej rozglądają się dookoła, a co by tu zrobić, żeby lepiej żyć, lepiej funkcjonować, lepiej zarabiać i tak dalej. To jest prawda. Nie ma tej takiej presji, że tak powiem, w tych mniejszych ośrodkach, które są często słabo zaludnione, demograficznie zagrożone nawet. Ludzie wyjeżdżają. No dlaczego? No właśnie dlatego, że tam nie ma pracy ciekawej, nie ma pracy, która pozwala dobrze zarobić. Pan profesor Marek Kozak z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego, a także z Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Apel też do wszystkich z tych z Państwa, jeżeli macie jakieś swoje przedsiębiorstwo, żeby się nie bać tych innowacji. Są nawet w ramach pieniędzy unijnych, choćby przez Bank Gospodarstwa Krajowego, choć tych mechanizmów jest dużo więcej, gdzie można się zgłosić, próbować starać się o dotacje. To wszystko jest na plus dla nas po prostu i na plus dla rozwoju dalszego. No ja dodałbym tylko jedną rzecz, mianowicie, że Unia Europejska zmieniła rozporządzenia i teraz wymaga. To nie jest tak, że ona daje szansę, tylko że teraz już postawiła na to, że wymaga tego, żeby to była innowacja, żeby to był rozwój przedsiębiorczości i konkurencyjności. Dziękuję bardzo. Profesor Marek Kozak, bardzo dziękuję za spotkanie. Kończymy pierwsze śniadanie w toku, a za chwilę pierwszy gospodarczy program Radia Tok FM. Pierwsze śniadanie w toku. Niby wszystko pięknie, ale jak się weźmie pod lupę całość zmian i zestawi je z tym, co mamy teraz, to dochodzimy do niepokojących wniosków. Chodzi o kilka ulic, na których sytuacja jest tragiczna. Najważniejsze jednak, jak mówią psychologowie, to przyznać się, że mamy problem. Możemy chyba zacząć mówić o braku standardów, bałaganie, wybrakowanej nieprecyzyjnej dokumentacji. Kontrola jest konieczna, bo sytuacja jest dramatyczna. Niby niedużo, ale to o ponad 20 więcej niż rok wcześniej. I taki skok powinien już dawać do myślenia. Szczerze, chyba pierwszy raz istnieje taka jednomyślność wśród ekspertów, że coś trzeba z tym zrobić. Masz sprawę dla reportera Radia Tok FM. Napisz reporterzy@tok.fm. Reklama. Korzystni kurka, ale petarda. Po sklepach euro. Oferta petarda. LED TV 32 cale. Blaupunkt za 799. Smart TV Samsung 43 cale za 1950. Laptop HP 15 cali. Windows za 1099. Pralka Samsung EcoBubble A++ za 1199. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro.com. Och, nie! Nie, nie, nie! 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 Nie? Czytaj nie, bo się nie dowiesz. W najnowszym numerze tygodnika Nie. Prywatne życie prezesa Jacka Kurskiego. Głupie, że dawałem sobie radę, ale jeszcze wypadały mi włosy. Do tego w aptece wybrałem biały szampon DX2, który wykazuje skuteczne działanie przeciwłupieżowe, a do tego wzmacnia włosy skłonne do wypadania. Zmień szampon na DX2, pokonaj łupież i wzmacnij włosy. Cześć, kochani, jestem dziś tak zmęczona dzikimi tłumami na wyprzedaży, że wizyta w salonie Scottu to już dla mnie za wiele. Ale ja już czekam na ciebie w salonie. W salonie? Czy ty wiesz, jakie są korki w mieście? U nas w salonie, kochanie. Teraz wymarzoną Scottę znajdziemy przez internet. Sprawdzimy, u którego jest dealera, umówimy się z nim i gotowe. Ty też wybierz swój model Scotty we własnym fotelu, jak wybrało już wielu. Sprawdź wygodną wyprzedaż modeli Scotty z rocznika 2015 na wyprzedażskoda.pl. Skoda. Simply clever. Zdaje ci się, że twoje stopy są jak ludź? Wypróbuj dostępny w aptece Reguterm Cell. Reguterm rozgrzewa zimne dłonie i stopy już po kilku minutach, a efekt jego działania będziesz odczuwać przez długi czas. Zimne stopy i dłonie? Reguterm Cell dba o nie.
Nissan odkłada 2016 rok aż o miesiąc. Do końca stycznia trwa wyjątkowa wyprzedaż modeli z rocznika 2015. Tylko teraz masz ostatnią szansę wybrać swój nowy samochód z gamy pełnych innowacyjnych technologii modeli Nissana z rabatami nawet do 25 tysięcy złotych. Nie zwlekaj. Liczba samochodów ograniczona. Takie okazje warto świętować. Nissan Innovation that excites. Dlaczego warto stosować sesję? Zawsze, gdy mam ciężki egzamin, stosuję tabletki Sesja. Dzięki nim o wiele łatwiej przyswajam wiedzę. 82% studentów potwierdza, że dzięki sesji lepiej zapamiętuje materiał. Po drugie, byłem pewien, że zdam. Po zastosowaniu sesji 81% studentów czuje się dobrze przygotowanych do egzaminu. Po trzecie, dla mnie sesja jest najlepsza. Ponad 3/4 studentów nie zna skuteczniejszego produktu niż suplement diety Sesja. Ja zaliczyłem egzamin na luzie. Ty też możesz. Tabletki Sesja. Recepta na każdy egzamin. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. Susza 41, Michał Poklękowski, zapraszam. Sejm przeprowadzi dziś w ostatnim dniu posiedzenia ważne głosowania. Niewykluczone, że głosowany będzie m.in. projekt zmian w kilkunastu ustawach dotyczący zasad prowadzenia inwigilacji przez służby specjalne. Wczoraj Sejm przeprowadził drugie czytanie projektu, który popiera klub PiS-u, który krytykuje cała opozycja. Podczas wczorajszej debaty zostały jeszcze złożone poprawki przez kluby PO i Nowoczesnej. Od ich poparcia kluby te uzależniły swoje ostateczne stanowisko wobec tego kontrowersyjnego projektu. Europarlamentarzyści z Platformy Obywatelskiej pilnie przygotowują się do wtorkowej debaty o działaniach polskich władz. Jan Olbrycht tłumaczy, że europosłowie przyjechali do kraju, żeby poznać fakty w sprawie Trybunału i mediów publicznych, aby rzetelnie i obiektywnie zajmować stanowisko w przyszłotygodniowej dyskusji na forum Europarlamentu. Będziemy starali się po pierwsze o to, żeby mówić, dbać o dobry wizerunek i dobry imię Polski, żeby podkreślać wszystkie działania, które zrealizowaliśmy, a przede wszystkim, żeby mówić prawdę, żeby mówić prawdę o to, co się dzieje w Polsce i dlaczego sytuacja w Polsce wywołuje takie zaniepokojenie. W przyszłotygodniowej debacie w Parlamencie Europejskim weźmie także udział premier Beata Szydło. Podczas swojej wczorajszej rozmowy z jej przewodniczącym Martinem Schulzem zapewniała, że Polska wyjaśni wszystkie wątpliwości unijnych dyplomatów. Do tego tematu wracamy w informacjach Tok FM już o 7. Francuski koncern motoryzacyjny Renault poinformował, że w trakcie przeprowadzonych przez władze śledcze rewizji w 3 jego placówkach nie znaleziono żadnych dowodów na wyposażenie pojazdów Renault w urządzenie, które wyłącza system neutralizowania tlenków azotu w spalinach silnika diesla podczas normalnej eksploatacji samochodu i włącza go po rozpoznaniu, że silnik poddawany jest testom. Na początku września, przypomnijmy, niemiecki koncern Volkswagen przyznał się do zainstalowania takiego właśnie oprogramowania w łącznie około 11 milionach samochodów, co wywołało najpoważniejszy od lat skandal w globalnej branży motoryzacyjnej. Słuchasz informacji Tok FM. Robota, który będzie pomagał osobom z Alzheimerem, przygotowuje międzynarodowy zespół naukowców. Testować maszynę będą neurolodzy z Lublina. Cieszy się profesor Konrad Rejdak z Uniwersytetu Medycznego. Pierwszy prototyp będzie przysłany do kliniki. Będziemy mogli obserwować najpierw funkcję robota, aby upewnić się, że jest to bezpieczne dla pacjenta, a później skonfrontujemy pacjentów z tym urządzeniem. Robot wyłączy zapomniany kurek z gazem, zakręci odkręcony kran, czy przypomni o lekarstwach. Alzheimer to dziś choroba cywilizacyjna. Kłopoty z pamięcią pojawiają się już u osób po 60 roku życia. Pracownia krawiecka z Włoch, specjalizująca się w szyciu szat liturgicznych, dostanie na mocy wyroku sądu ogromne odszkodowanie od firmy kurierskiej za to, że nie dostarczyła na czas do Watykanu jej sutan dla papieża Franciszka. Dostawa spóźniła się aż 12 dni i dotarła do stolicy apostolskiej dopiero po Wielkanocy. Włoskie media informują o setkach tysięcy euro odszkodowania dla pracowni krawieckiej, której wizerunek ucierpiał przez zaniedbania firmy kurierskiej. Pogoda. Śnieg będzie padać dziś w całej Polsce, najmocniej w górach. Większe rozpogodzenie chwilami tylko na Podkarpaciu i w Małopolsce. Na termometrach od minus 4 stopni na Suwalszczyźnie przez minus 2 w Toruniu, Trójmieście i Krakowie. Minus 1 w Warszawie i Poznaniu to plus 2 we Wrocławiu oraz w Katowicach. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Pierwszy gospodarczy program Radia Tok FM. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.
I w tej sprawie 6.45. Aleksandra Dziadykiewicz, zapraszam na pierwszy gospodarczy program Radia Tok FM. Tradycyjnie zaczynamy od przeglądu w sytuacji na rynkach finansowych. Jeżeli chodzi o giełdy azjatyckie, to dzisiaj giełdy znów na minusach. Szanghaj traci 3,3%. W Hongkongu spadek o 1,2%. Wczorajsza sesja w Europie zakończyła się także spadkami i to dość wyraźnymi, bo Kakaront w Paryżu stracił 1,8%. We Frankfurcie DAX 1,7% do dołu. FTSE w Londynie strata 0,7%. Jeżeli chodzi o Warszawę, to tutaj zależy, na który indeks spojrzymy, bo WIG 20 wczoraj zarobił, zyskał 0,25%, ale już ten główny, szeroki indeks WIG wczoraj zakończył dzień spadkami, tracąc 0,25%. Kursy walut o poranku to euro po 3 złote, euro po 4 złote i 39 groszy. Jeszcze raz, euro po 4 złote i 39 groszy. Za dolara płacimy 4 złote i 3 grosze. Frank szwajcarski kosztuje teraz 4 złote i 1 grosz, a za funta brytyjskiego trzeba zapłacić 5 złotych i 81 groszy. Dzisiaj poznamy potwierdzony, zweryfikowany wynik deflacji w grudniu. Główny Urząd Statystyczny będzie publikował te dane. Wstępny szacunek mówił o tym, że spadki cen wyniosły 0,5% w grudniu. Deflacja w Polsce utrzymuje się od dobrego półtora roku. I zdaniem prezesa Narodowego Banku Polskiego, profesora Marka Belki, ustąpi trochę później niż się tego spodziewaliśmy. A nawet już kiedy wróci inflacja, to znaczy ceny znów będą na plusie, no to nadal będą to wyniki dość niskie. Inflacja będzie utrzymywała się na niskich poziomach. Taką opinię wczoraj wyraził profesor Marek Belka po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w czasie tej konferencji tradycyjnej, właśnie po spotkaniu RPP. Belka mówił także o budżecie państwa na 2016 rok, który zaproponowany jest przez PiS. Powiedział, że ten budżet nie zakłóca finansowej równowagi i raczej jest bezpieczny, ale że radziłby jednak rządowi, żeby zadbać o stabilne finansowanie budżetu w kolejnych latach, bo sam rok 2016 może nie być tak trudny, jak będzie rok 2017. To podkreślał wczoraj profesor Marek Belka, zdając relację z tej opinii, którą Rada Polityki Pieniężnej przygotowała do budżetu na rok 2016. Sama Rada Polityki Pieniężnej w tym składzie, czyli Rada Trzeciej Kadencji, spotkała się wczoraj po raz ostatni. Od przyszłego posiedzenia już będą nowi członkowie w Radzie Polityki Pieniężnej. A z takich informacji historycznych cały czas wokół Banku Centralnego, no to dokładnie 71 lat temu dekretem Rady Ministrów powołany został do życia Narodowy Bank Polski. Co jeszcze? Dzisiaj jest dokładnie pierwsza rocznica tego momentu, w którym Bank Szwajcarski, centralny, zdecydował się uwolnić kurs franka wobec euro. I to jest początek wszystkich problemów z kredytami frankowymi, które wybuchły z taką siłą właśnie po tym, kiedy kurs został uwolniony i nagle frank wyskoczył, wystrzelił, podrożał dramatycznie, co także tutaj w Polsce było widać w tych pierwszych chwilach, w momencie, kiedy kurs franka tak mocno się wybił. No i teraz być może właśnie dziś poznamy projekt czy propozycję prezydenckiej ustawy o tym, jak pomóc frankowiczom. Prezydent Andrzej Duda obiecał, że taką ustawę przygotowuje i przygotuje. No i dzisiaj być może poznamy jej szczegóły. A same te osoby, które zaciągają kredyty we frankach, które czekają i czekają, aż państwo coś im może pomoże, powiedziały, że także same złożą swój pomysł ustawy. No, te pomysły, które przygotowali sami frankowicze, naprawdę idą bardzo daleko. Projekt prezydencki, za chwilę Państwu postaram się przybliżyć, chociaż w paru zdaniach przeglądając prasę. I może jeszcze jedna informacja, która pojawiła się wczoraj. Program Mieszkania dla Młodych ma być wygaszony zgodnie z tym pierwotnym planem, czyli z końcem 2018 roku, a rząd PiS-u chce, żeby w to miejsce powstał inny program, który miałby w jakiś sposób zachęcać Polaków do systematycznego oszczędzania. Czyli to miałby być taki mechanizm,
w którym po oszczędzaniu dostanie się jakiś bonus od państwa, kiedy przeznaczy się te pieniądze na właśnie zakup mieszkania. Także mają być wspierane samorządy w budowaniu mieszkań też na sprzedaż, ale również na wynajem. Takie są te bardzo szeroko pojęte ramy, bo na szczegóły trzeba jeszcze poczekać. W każdym razie kierunek jest taki, że program Mieszkanie dla Młodych wygaśnie zgodnie z planem, czyli z końcem 2018 roku. Pierwszy gospodarczy program Radia TOK FM. Teraz jest już 6.50, a w dzisiejszej prasie w Rzeczpospolitej mogą państwo poczytać właśnie między innymi o prezydenckim projekcie ustawy, która ma wesprzeć frankowiczów i pomóc im w przewalutowaniu kredytów, jeżeli będą na to mieli ochotę. Ma być tak, że wszystko będzie działo się w porozumieniu z bankiem. Ma być przygotowana ustawa, która wyznaczy jakby mechanizmy, w ramach których takie przewalutowanie kredytów i po jakim kursie miałoby się odbyć. I klient, który by się na to chciał zdecydować, miałby wysyłać do swojego banku takie pismo właśnie z prośbą o to, żeby przewalutować kredyty w zamysł projektu ustawy. Bank miałby się nad tym pochylić, miałby miesiąc, żeby odpowiedzieć. Jeżeli w ciągu tego czasu nie odpowiedziałby, to oznaczałoby milczącą zgodę na przewalutowanie, ale bank miał najpierw czas, żeby ocenić, czy chce się zgodzić, czy nie chce się zgodzić. To jest jedna z propozycji, czyli takie dobrowolne przewalutowanie ze zgodą banku, a drugi pomysł jest taki, żeby był wariant przymusowy, zwrot pieniędzy za spready, czyli za różnice kursowe, które banki pobierały. No to już wariant dość radykalny. O tych pomysłach, które być może dziś ujrzą światło dzienne, dzisiaj pisze Rzeczpospolita. Na kolejnych stronach Rzeczpospolitej o tym, że Renault to jest kolejny koncern, który jest oskarżany o manipulowanie tymi wskaźnikami zanieczyszczeń w swoich samochodach. No, koncern odpiera wszelkie zarzuty, które się pojawiły, ale było tam przeszukanie. No i inwestorzy jakoś nie ufają teraz spółkom motoryzacyjnym, co zresztą widać było wczoraj na kursach tych spółek motoryzacyjnych, a szczególnie spółki Renault, która teraz jest na celowniku. Nie wiem, czy to jest dobrze tak właśnie powiedzieć. Tyle, jeżeli chodzi o Rzeczpospolitą. W dzisiejszej Gazecie Wyborczej na stronach gospodarczych mogą państwo znaleźć między innymi takie kwestie, jak to, czego nie pisać o pracodawcy, a szczególnie w internecie, no bo to wiadomo, że jak nie pisać, to tam, bo to jest szeroko dostępne. W internecie coraz popularniejsze są takie strony, gdzie się ocenia pracodawców. Ktoś pisze, że pracował w tej firmie i było tam, no zazwyczaj jak się pisze, to pisze się, że było źle, bo to tak najczęściej działa. Czego jednak nie pisać w internecie i dlaczego tego nie robić, jak łatwo potem do nas dotrzeć i że tym samym my też sobie wystawiamy pewną wizytówkę i pewne świadectwo. O tym dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Zanim skomentujemy własnego pracodawcę, to weźmy dwa głębokie wdechy i zastanówmy się. Pamiętajmy, że pracodawcy też mają swoje kontakty i też wymieniają się różnymi informacjami na temat potencjalnych pracowników. I jeszcze dzisiaj w Gazecie Wyborczej o podatku bankowym. Czy w Polsce będzie on w najwyższym stopniu na tle Europy? Dzisiaj Sejm ma przyjąć ustawę ostatecznie, to znaczy z tymi poprawkami, które zgłosił Senat. No i pytanie, jaki ten kształt podatku bankowego w Polsce jest. Wczoraj profesor Belka mówił, że banki sobie poradzą z podatkiem, udźwigną go. No ale to nie znaczy, że on nie będzie miał żadnego wpływu na to, jak zachowują się i jaką kondycję mają banki. O tym dzisiaj między innymi Gazeta Wyborcza. W Pulsie Biznesu dzisiaj o Teheranie, który otwiera drzwi, no bo wkrótce sankcje na Iran mają zostać zniesione. No i teraz jest tak, że do Polski przyjeżdża właśnie największa od lat misja gospodarcza z Iranu. Są różne pomysły, gdzie, w których obszarach możemy współpracować ze sobą. I dzisiaj ta misja się rozpocznie. W biznesie to się liczy, żeby dobrze rozpocząć, czyli w dobrym momencie wejść na rynek Iran dzisiaj w Polsce.
Jeżeli chodzi o kwestię jeszcze jedną, która powraca, to niedawno rozmawialiśmy o tym, że rządowa agencja, czyli PARPA, agencja, która ma chronić przed nadużywaniem alkoholu, wymyśliła, żeby może podnieść akcyzę na tańsze, czy właściwie może nie na tańsze, na niskoprocentowe alkohole, o, na piwo, na wino, tak, żeby no, między innymi w ten sposób zwiększyć wpływy do budżetu, ale miałby to być mechanizm, który pozwoli walczyć zwłaszcza z tym, że młodzi ludzie sięgają po alkohol w naprawdę wczesnym momencie, w bardzo młodym wieku. W pierwszym śniadaniu w toku rozmawialiśmy o tym parę dni temu, ale teraz już w Pulsie Biznesu czytamy, że rząd jednak nie podniesie alkoholowej akcyzy, że nie ma przy tego pomysłu, bo resort finansów uważa, że nie da się na tym specjalnie dużo zarobić, więc uważa, że pomysłu wdrażać się nie warto. I jeszcze dziennik, jak co weekend na takie dłuższe teksty. Dziennik zaprasza między innymi dziś rozmowa z Joanną Tyrowicz, która zajmuje się rynkiem pracy i badaniem tego, jak w Polsce wygląda rynek pracy. I mówi, że w Polsce zaczyna się od tego, że ktoś wpada na jakiś pomysł, że ma jakąś ideę fix, że chciałby zrobić jakąś ustawę, bo tak się mu się wydaje. Tylko, że problem polega na tym, że często są to projekty przygotowywane na podstawie wyobrażeń, a nie faktów. I to jest pewien problem. W Polsce no choćby te umowy cywilnoprawne, a zwłaszcza umowy o dzieło, które były głośne z wielu powodów i którymi też zajmował się rząd, że one w skali całej gospodarki nie są aż tak dużym problemem. O tym dzisiaj między innymi Joanna Tyrowicz w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną. Kończymy pierwszy gospodarczy program Radia Tok FM. Po godzinie 9 na magazyn EKG, jak zawsze tradycyjnie, zapraszam Maciej Głogowski. A jeżeli chodzi o poranek Radia Tok FM, to dzisiaj Jacek Żakowski, jego pierwszym gościem. Po 7.20 będzie europoseł Platformy Obywatelskiej Janusz Lewandowski, a po 7.40 taki nieformalny przywódca partii Razem Adrian Zandberg. Pierwszy gospodarczy program Radia Tok FM. Cała audycja do wysłuchania w aplikacji Tok FM na urządzenia mobilne. www.tokfm.pl/pobierz. Salon Radia Tok FM. Od poniedziałku do piątku po 20. Piątek. Nazywam się Stefan Bratkowski. Mam przyjemność zaprosić Państwa na godzinę 20 w piątek, gdzie będziemy rozmawiali z mojego punktu widzenia, czyli z boku. Salon Radia Tok FM. Reklama. Rodzice miewają problem z rozpoznaniem rodzaju kaszlu u dziecka. Zapytaliśmy o to lekarza medycyny Piotra Kolskiego. Rodzice mają prawo mieć wątpliwości. Zamiast zgadywać, lepiej podać Herbapect Junior. Wyrób medyczny Herbapect Junior na kaszel suchy i mokry. Doktor nauk medycznych Michał Lebiedowski. Wiele starszych osób nie zdaje sobie sprawy, jak ważne jest stosowanie odpowiedniego dla nich preparatu magnezowego. Dlatego osobom w tym wieku polecam Neomag Cardio. Bo właśnie suplement diety Neomag Cardio oprócz magnezu o doskonałej bioretencji zawiera dodatkowe składniki, które są potrzebne osobom starszym. Sam stosuję Neomag Cardio i mogę potwierdzić, że jest to najlepszy wybór dla seniorów. Neomag. Taki powinien być magnez. Centrum Model w Nadarzynie trwa szalenie po Happy Hours. Zrób zakupy, odbierz kartę, a konsumpcję w naszej restauracji i barze dostaniesz totalnie gratis. Centrum Model Nadarzyn. Twoje centrum elegancji z marzeń. Tylko 15 minut nową drogą od centrum Warszawy. Jestem mamą Jasia, Ani i Kasi. Gdy tylko jedno z nich zachoruje, od razu całej trójce podaję syrop Neozinu. Choremu dziecku, żeby szybko wyzdrowiało. Pozostałym, żeby nie zachorowały. Neozinu. Zwalcz wirusy. Pokonaj infekcję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Syrop 250 mg inozynów napraszających infekcjach górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperludykemia. Aflofarm. Metka na ubraniu ma znaczenie. Czasem to kwestia życia lub śmierci. Dla niektórych dosłownie. Życie na miarę. Odzieżowe niewolnictwo. Marek Rabi. Wstrząsający reportaż o ludziach pracujących w fabrykach w Bangladeszu. Książkę poleca wydawnictwo WAB.
Gdy moje dzieci są przeziębione i mają gorączkę, podaję im Lipomal. Można go stosować już od pierwszego roku życia. Nie jest ani za silny, ani za słaby. Lipomal to precyzyjne rozwiązanie na gorączkę, przeziębienie i kaszel. Syrup Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na pewno w stanach gorączkowych towarzyszących przeziębieniom. Przeciwwskazania na zaraźliwość na składniki produktu cukrzyca, a flupary. Rakin to okaz zdrowia. Olej z jego wątroby jest powszechnie cenioną substancją. Teraz możemy podwójnie cieszyć się jego wyjątkowymi właściwościami. Suplement diety Preventic Extra to kapsułki z podwójną dawką oleju z wątroby rekina z witaminami wzmacniającymi odporność. Dzięki temu Preventic Extra działa dwa razy silniej. Teraz także suplement diety Preventic Extra Plus wzbogacony czosnkiem. Preventic. Podwójne wzmocnienie odporności. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Piątek, 15 stycznia, jest 7. Informacje TOK FM. Marta Perchuć-Burzyńska i Michał Poklękowski. Frankowicze mają dziś poznać prezydencki projekt ustawy dotyczącej kredytów walutowych. Za chwilę powiemy, kto mógłby skorzystać z nowych przepisów. Brytyjska policja zatrzymała krakowskiego pseudokibica podejrzanego o zabójstwo sprzed kilku lat. Był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Ruszają Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej. Dziś w Krakowie gramy z Serbami. Dokładnie w rocznicę Czarnego Czwartku, kiedy to kurs szwajcarskiej waluty poszybował gwałtownie w górę, prezydent ma ogłosić swoje propozycje dla posiadaczy kredytów walutowych. Sami Frankowicze organizują dziś w Warszawie demonstrację. Z nami w studiu Wojciech Kowalik. Witaj. Dzień dobry. Powiedz, czy wiadomo coś o prezydenckiej propozycji? Na razie to informacje nieoficjalne, ale gdyby się potwierdziły, no to daleko im do prostego przewalutowania po kursie z dnia brania kredytu, co Andrzej Duda obiecywał w kampanii wyborczej. Rzeczpospolita podaje, że prezydent ma zaproponować dwa rodzaje mechanizmów przewalutowania w porozumieniu z bankiem, który będzie musiał zgodzić się na propozycję kredytobiorcy, i tak zwanego sprawiedliwego wyznaczenia kursu, po jakim kredyt miałby być spłacany, ale tu szczegółów na razie brak. Mamy je poznać przed południem. Banki miałyby też zwracać kwoty, które pobrały z tytułu stosowanych zbyt wysokich spreadów walutowych. Wojtku, Frankowicze nie pozostają w tej sytuacji bierni. Powiedz, jakie działania przewidują na dziś? Za 2 godziny mają dostać do ręki prezydenckie propozycje. Organizują też dzisiaj w Warszawie czarną procesję poszkodowanych przez banki, a w Sejmie mają złożyć swój projekt ustawy w sprawie kredytów walutowych. Dziękujemy bardzo. Z nami był Wojciech Kowalik. Martin Schulz potwierdza, debata o sytuacji w Polsce w Parlamencie Europejskim odbędzie się w najbliższy wtorek, a nie w środę. Szef Europarlamentu ustalił to w rozmowie telefonicznej z premier Beatą Szydło. Rozmowa przebiegła w bardzo dobrej atmosferze, była bardzo uprzejma i pełna wzajemnego szacunku. Nie rozmawialiśmy o treści debaty, tylko o jej strukturze, tak by zapewnić dobrą i wyczerpującą rozmowę. Martin Schulz dodał też, że zdaje sobie sprawę z reakcji na jego krytyczne opinie dotyczące sytuacji w Polsce. Zdaję sobie sprawę z reakcji w Polsce. Codziennie dostaję maile w tej sprawie. Rzeczywistość jest taka, że jesteśmy powiązani Unią Polityczną i to, co się dzieje w jednym kraju, oddziałuje też na inne kraje. Jestem pełen uznania dla narodu polskiego i jako niemiecki polityk czuję szczególną odpowiedzialność mojego kraju za stosunki polsko-niemieckie. Kontrowersje w Polsce wzbudził m.in. wywiad, jakiego Schulz udzielił niemieckiemu dziennikowi Frankfurter Allgemeine Zeitung. Stwierdził w nim m.in., że PiS rządzi Polską stosując demokrację w stylu Władimira Putina. Po 7.20 gościem Jacka Żakowskiego w poranku Radia TOK FM będzie Janusz Lewandowski, europoseł Platformy Obywatelskiej. Brytyjska policja zatrzymała krakowskiego pseudokibica podejrzanego o zabójstwo sprzed 9 lat. Był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, mówi TOK FM Mariusz Ciarka z Małopolskiej Komendy. 60 km od Londynu został zatrzymany mężczyzna. Według brytyjskiej informacji jest to Piotr Kupiec, poszukiwany przez nas od ponad 8 lat za zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i dokonanie rozboju na terenie Kielc. Policja czeka na ostateczne potwierdzenie linii papilarnych krakowskiego pseudokibica. Wtedy zostanie on deportowany do Polski. A w kraju trafi do tymczasowego aresztu. 7 osób, w tym 5 napastników, zginęło we wczorajszych zamachach bombowych i strzelaninie w centrum stolicy Indonezji, Dżakarcie. Wśród ofiar śmiertelnych jest Kanadyjczyk, a wśród 20 rannych m.in. Algierczyk, Austriak, Niemiec i Holender. Do samobójczych ataków oficjalnie przyznało się tzw. państwo islamskie. Policja apeluje, by nie wywoływać paniki po zamachach. Sytuacja jest
śpisz stabilna, nad sprawą dokładnie pracują nasze służby i uważam, że mieszkańcy mogą się już czuć bezpiecznie. By zwalczyć terroryzm, musimy współpracować z innymi państwami, bo przecież Dżakarta jest tylko jednym z miejsc na świecie, w którym dżihadyści dokonali zamachów. Zamachy potępiło polskie MSZ i zaapelowało do turystów podróżujących do Indonezji, by zachowali ostrożność. Ruszają Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej dzisiaj. O 20.30 polscy szczypiorniści rozegrają w Krakowie mecz otwarcia z Serbami. Mecze będą się rozgrywały także w Katowicach, Wrocławiu i Gdańsku. Władze tego ostatniego miasta są wyjątkowo dumne z imprezy. Paweł Radzewicz. Które to już euro, zastanawiał się wiceprezydent Gdańska Andrzej Bojanowski? No, z takich bardzo poważnych to trzecie, ale myślę, że nawet czwarte już. Eurobasket. Myślę, że w ostatnich 6-8 latach Gdańsk pozwolił celebrować tak, jak nie miało to miejsca w ogóle w 40-leciu. Takie bogactwo imprez powoduje jednak swego rodzaju znużenie i na ulicach Gdańska panuje stan błogiej nieświadomości. Jaka wielka impreza właśnie rozpoczyna się w Gdańsku? Naprawdę nie. Nie. A ja już nie wiem. Euro? Euro? W Gdańsku? Mistrzostwa Europy? To mnie pan zastrzeli pytanie. Do przebudzenia i kibicowania zachęca bokser Dariusz Michalczewski. To jest najbardziej brutalny sport ze sportu, można powiedzieć, piłka ręczna i to jest wielka sprawa, to jest wielki turniej, fajny spektakl, my mamy dobrą drużynę. Ja trzymam kciuki. Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej mężczyzn potrwają do końca stycznia. A więcej informacji sportowych w poranku Radia Tok FM jeszcze o 7.20 i 8.20. Opuszczamy świat sportu, teraz świat internetu, który kibicuje Leonardo DiCaprio w zdobyciu tegorocznego Oscara. Wczoraj aktor dostał nominację za rolę w filmie Zjawa. Do tej pory był już nominowany 4-krotnie, ale jeszcze nigdy dotąd nie osiągnął po statuetkę. Sam aktor mówi, że na razie nie czuje się jeszcze zwycięzcą i cieszy się z samej nominacji. To wspaniałe uczucie, zwłaszcza, że pracowałem nad tą rolą przez tak długi czas. Nagrywanie Zjawy było dla mnie jak jedna wielka podróż. Dziękuję wszystkim, z którymi pracowałem, w tym zwłaszcza mojej charakteryzatorce. Na to, z czego obecnie mogę się tak cieszyć, pracowałem przez prawie 23 lata. W sumie film Zjawa Alejandro Gonzaleza i Mary Tu zdobył 12 nominacji także za reżyserię i dla najlepszego filmu. A gala rozdania Oscarów 28 lutego. Pogoda. Śnieg będzie pluszyć dziś w całej Polsce, choć może to być także śnieg z deszczem, nieco przyjaśni lokalnie na południowym wschodzie. Na termometrach minus 2 stopnie w Toruniu, Trójmieście, Krakowie, minus 1 w Warszawie i Poznaniu, do plus 2 stopni we Wrocławiu i Katowicach. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia Tok FM. Witam, Jacek Lukaszki, to jest piątka w poranek Tok FM, teraz jest 7 minut po 7 i jak co piątek, od teraz będę z Państwem prawie do 9, a zanim się rozstaniemy, też jak co tydzień będą atrakcje po 7.20. Europoseł Platformy Obywatelskiej Janusz Lewandowski, nie trudno zgadnąć, o czym będziemy rozmawiali. Oczywiście Polska, Europa, świat. Po 7.40 Adrian Zandberg, partia Razem, gdzie się właściwie podziała i co zamierza dalej. Objawienie ostatniej kampanii wyborczej. Po 8 Tomasz Lis, Tomasz Wałek i Wiesław Włodyka, czyli nasz reprezentacyjny piątkowy składzik. No a wcześniej jeszcze, zgodnie też z tradycją, będę Państwu próbował opowiedzieć, co w mediach, co w gazetach, co się wydarzyło, zanim zdążycie Państwo dobiec do kiosków Ruchu albo czegokolwiek innego i kupić sobie gazetę. Niewiele przeczytacie Państwo dziś, a w każdym razie jak na moje osobiste potrzeby, nie dość o wczorajszym ogłoszeniu nominacji oscarowych. Jest tam sporo ciekawych informacji, o których na pewno dziś w ciągu dnia radio będzie dużo mówiło, ale jest jedna nominacja, która mnie szczególnie cieszy, to jest nominacja dla filmu Spotlight, opowiadającego o życiu, o funkcjonowaniu redakcji śledczej wielkiego amerykańskiego dziennika,
która dokonuje wstrząsającego odkrycia skali pedofilii w amerykańskim kościele. Nie chodzi o pedofilię, nie chodzi o kościół, chodzi o relacje społeczeństwo, dziennikarze, establishment i powagę, z jaką dziennikarze wykonują i szefowie wykonują swoją pracę. Wszyscy musimy pewnie ten film przerobić, żeby zobaczyć, jak poważna jest to. Jest ta praca, która w Polsce coraz częściej kojarzy się z figurą tak zwanego publicysty, czyli paplącego o czymkolwiek, a nie zainteresowanego specjalnie rzeczywistością autora codziennych gazetek albo gościa programów w mediach elektronicznych. Bardzo Państwa zachęcam, jak tylko ten film wejdzie, żebyście pobiegli na spotlight, a najbardziej zachęcam kolegów dziennikarzy. Robi wrażenie. Parę kosmosów nas od tej rzeczywistości dzieli. Z innych ciekawych doniesień, których częściowo brakuje, a na które warto zwrócić uwagę, to ukazanie się w tym tygodniu książki papieża Franciszka, jego rozmów z Andreą Tornelim. Na 25 stronie Polska The Times publikuje fragment tej książki. Bardzo zachęcam. To jest fragment dotyczący rozważań papieża o różnicy, czy wokół różnicy między grzesznością i niemoralnością. Ponieważ grzeszną trzecią RP w Polsce zastępuje niemoralna czwarta RP, warto te rozważania głęboko przemyśleć, bo rzeczywiście rzadko udaje się w takim publicystycznym tekście jak wywiad z papieżem uchwycić tak istotny problem. Mówimy często, że dobre jest wypierane przez gorsze, ale ta analiza, którą proponuje papież, przypominam, Polska The Times, książka już w księgarniach, Miłosierdzie to imię Boga, to nie jest tylko książka dla bardzo zaangażowanych katolików, jest to książka dla normalnego człowieka o wszystkim, chociaż oczywiście w tym kontekście wiary mocno zakorzeniona. Ale intelektualnie silna i z tego warto korzystać, czy się wierzy, czy się nie wie. Paweł Kukiz na przykład wierzy, że PiS odda mu dwójkę. To jest wiadomość dla wszystkich, którzy biorą posady po świeżo powyrzucanych gwiazdach TVP. Swoją drogą to jest rzecz absolutnie niezwykła. Wiadomo, że w stacjach telewizyjnych gwiazdy są największym kapitałem. Korporacje medialne obwarowują ten kapitał, który latami inwestują gigantycznymi kontraktami, umowami o niekonkurencji i tak dalej, identyfikują stacje przez gwiazdy. Myślę, że TVP SA to jest pierwsza instytucja, duża korporacja medialna, która wyrzuca na śmietnik swój największy kapitał, właśnie kapitał ludzki, i to w skali masowej. Właściwie wszystkie znane nazwiska. Pewnie dla ludzi z agencji reklamowych i marketingowych nie jest żadnym problemem, żeby wycenić ten majątek wyrzucany na śmietnik. I gdyby w Polsce prokuratura działała, oczywiście zajęłaby się działaniem zarządu TVP SA na szkodę spółki, bo jest to mniej więcej tak, jakby ktoś wyjął pieniądze z sejfu korporacyjnego i je po prostu wyrzucił na ulicę. Niezwykłe zdarzenie w dziejach biznesu medialnego na świecie, nie wiem, czy w ogóle znane. W gazecie polskiej codziennie, a jakże Marcin Wolski, mój ulubiony wierszokleta warszawski, pisze tak, jak z dziećmi. Choć PO wciąż przegrywa i to na wszystkich frontach, liczy, że Unia mściwa wyśle Polskę do kąta. Każe klęczeć na grochu i napisać 100 razy kocham Tuska i Lisa i Trybunał bez skazy. No pięknie, panie Marcinie, naprawdę jak na PZPR-owskiego działacza, ślicznie
śliczne wierszatelstwo. Jak byliśmy w podstawówce, też pisaliśmy takie rzeczy. Z ciekawych rzeczy, oczywiście dużo w mediach o relacjach między Warszawą a Brukselą. Muszę powiedzieć, że dość mnie rozwścieca to, co się pojawia, właśnie dlatego między innymi bym zachęcał do wizyty w kinie i zobaczenia spotlighta, jak on tylko wejdzie do Polski, to chyba jest w lutym. Podobno może mówi się i tak dalej, te wszystkie znane kwantyfikacje polskich mediów w tym przypadku stosują się wyjątkowo i robią kompletną wodę w mózgach odbiorców. Bardzo, bardzo to ciekawe, że Rzeczpospolita na przykład taki tekst o tym, co się mówi, podobno, że być może iskry między Warszawą a Brukselą. Ciekawie w tym nurcie, czy Orban zdradził Kaczyńskiego. Premier Węgier obiecał, że jego kraj nie poprze żadnych procedur wobec Polski, ale węgierski komisarz nie posłuchał. No i dlaczego nie posłuchał, to w dzisiejszym fakcie. Też ciekawe, tylko warto, że Orban obiecał, że nie dopuści do sankcji, a nie, że żadnych procedur, bo procedury wobec Polski, jak pani premier sama powiedziała, to co się nieustannie jest i beznik różnego rodzaju procedur. Ta, co prawda, którą wdrożona wczoraj, jest wyjątkowo nieprzyjemna, bo to jest procedura piętnująca. Pierwszy kraj, który jest w ten sposób napiętnowany z powodu ryzyka naruszenia wartości unijnych. Ciekawa rozmowa Tomasza Grzyleckiego z Martinem Schulzem w dzisiejszej gazecie, między innymi na ten temat. Muszę powiedzieć, że to jak dobrze przewodniczący Schulz jest zorientowany w sytuacji, jak ma ugruntowany pogląd w tej sprawie, to jest naprawdę, naprawdę imponujące. Te zapis to nie cały naród polski, po prostu dotyka istoty, zainteresowanie, coś niepokój naszych zagranicznych przyjaciół, a także zainteresowanie nieprzyjaciół budzi przecież nie stan umysłu Polaków, ale stan umysłu PiSu. To jest niepokojące, bo na takie wariactwo Polacy nie głosowali. No, musimy już zbliżać się do końca. Też zaskakująco mało muszę powiedzieć rzeczy o czymś, co dzisiaj będzie wątpliwie tematem dnia, jakie głosowanie w Sejmie ustawy policyjnej, która właściwie jest ustawą inwigilacyjną. Aż dziwne, naprawdę jestem głęboko zaskoczony, że na tę ustawę nie reagują te środowiska, które tak słusznie i efektywnie zareagowały na próbę przyjęcia prawa znanego pod kryptonimem ACTA, czyli pozwalającego właśnie na inwigilację i ściganie internautów. Teraz mamy dokładnie to samo na szczeblu krajowym, a może nawet o gorszych skutkach. Bo oczywiście te inwigilacyjne dane, które będą pozyskiwała policja, będą błyskawicznie wyciekały do korporacji i innych instytucji ścigających wolną kulturę w sieci, ale jakoś nikt na razie nie protestuje. Też się dziwię, że emeryci jeszcze nie protestują, chociaż oszustwo w sprawie bezpłatnych lekarstw dla 75-latków jest rzeczą oczywistą, o czym Juta Watała pisze dziś w gazecie. Teraz informacja, za chwilę już pierwszy gość Jan Przewandowski i będzie więcej o Europie. Poranek Radia TOK FM. Reklama. Ten sezon był pełen zaskakujących premier, ale krytyka i publiczność nie mają wątpliwości. And the winner is... Lexus! Ten rok należał do niego.
Zapraszamy do salonów na spektakularny weekend z Lexusem od 15 do 17 stycznia. Doskonały rocznik 2015 w doskonałej cenie. Teraz już od 89 900 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Podwójna moc hybrydy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie sprzętu AGD zapłacisz nawet do 15% taniej. Na przykład za depilator światłem IPL Philips. Objęty satysfakcją gwarantowaną 100 dni. Zapłacisz po rabacie jedynie 1709 zł i 5 groszy. MediaMarkt.pl. Metka na ubraniu ma znaczenie. Czasem to kwestia życia lub śmierci. Dla niektórych dosłownie. Życie na miarę. Odzieżowe niewolnictwo. Marek Rabi. Wstrząsający reportaż o ludziach pracujących w fabrykach w Bangladeszu. Książkę poleca wydawnictwo WAB. O poradę dla rodziców proszę panią doktor Monikę Liguśką. Małym pacjentom z katarem lub zatkanym nockiem poleca pani wyrób medyczny Purinasin. Dlaczego? Zawarta w nim woda morska oczyszcza i nawilża noc, ale Purinasin daje coś więcej. Zgadza się, zawiera dodatkowy składnik nawilżający, glicerynę. A czy to produkt dla dzieci w każdym wieku? Dopasowana końcówka sprawia, że Purinasin można stosować już od 6 miesiąca życia. Polecam jako lekarz i jako mama. Purinasin. Więcej niż woda morska. Drodzy Państwo, jesteśmy tu, w salonie Forda, w środku akcji. Czegoś takiego jeszcze nie było. Deszcz atrakcyjnych ofert, zaskakujący opad cen, wielkie wietrze. Ty też daj się porwać. Przyjdź na wietrzenie salonów Forda i poznaj atrakcyjną ofertę wyprzedaży na modele z rocznika 2015. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Kreatywność w biznesie? Nareszcie uwolnisz ją z ekstremalnie wydajnymi notebookami. Capres Book 15 lub 17, które kupisz w kuźniewski.pl. Nowoczesne i komfortowe. Nie zawiodą Cię w żadnej sytuacji. Wyposażone w najmocniejsze procesory Intel Core 4. generacji. Sprostają każdemu zadaniu. Capres Book to idealne rozwiązanie dla bezkompromisowych użytkowników biznesowych. Dostępne w kuźniewski.pl. Czujesz czasem, że ręce ci zamarzają? Wypróbuj dostępny w aptece Regutherm Gel. Regutherm rozgrzewa silne dłonie i stopy już po kilku minutach, a efekt jego działania będziesz odczuwać przez długi czas. Zimne stopy i dłonie? Regutherm zadba o nie. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM. 7.21, Michał Poklękowski, zapraszam. Przygotowana przez Prawo i Sprawiedliwość tak zwana ustawa inwigilacyjna prawdopodobnie będzie dziś głosowana w Sejmie. Wczoraj odbyło się jej drugie czytanie. Zgodnie z projektem służby zyskają szerokie uprawnienia do podsłuchiwania i podglądania nawet przez półtora roku. Rozszerzenie uprawnień krytykują m.in. Fundacja Panoptykon i Rzecznik Praw Obywatelskich. Po południu zbierze się klub parlamentarny PiSu na wyjazdowym posiedzeniu. To pierwsze w tej kadencji takie spotkanie parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Potrwa do jutra i odbędzie się w okolicach Warszawy, prawdopodobnie w Jasiące. Parlamentarzyści partii rządzącej mają rozmawiać o bieżącej sytuacji politycznej. Chcą też omówić strategię działania w Sejmie i Senacie. Były prezydent Bronisław Komorowski zainauguruje dziś działalność Instytutu swojego imienia. Fundacja Komorowskiego ma wspierać działania na rzecz zwiększania bezpieczeństwa w Polsce i Europie. Powstała w sierpniu ubiegłego roku. Rosyjskie lotnictwo w Syrii przeprowadziło pierwszą wspólną misję bojową z syryjskimi siłami powietrznymi, o czym poinformowało Ministerstwo Obrony w Moskwie. Jak podało, dwa syryjskie myśliwce w czasie wczorajszej misji eskortowały dwa rosyjskie szturmowce. Informacje sportowe. Bez Marcina Wicharego, Piotra Masłowskiego, Roberta Orzechowskiego, Andrzeja Rojewskiego i Macieja Gębali polscy szczypiorniści rozpoczynają udział w Mistrzostwach Europy. Selekcjoner naszej reprezentacji Michael Bidler w końcu podał oficjalny skład na startujący dzisiaj turniej. Biało-czerwoni zainaugurują go meczem z Serbią. Obrotowy naszej reprezentacji Bartosz Jurecki liczy, że Polakom uda się wywalczyć pierwszy w historii medal Mistrzostw Starego Kontynentu. Nasza publika, nasza hala, nasze boisko, nasze powietrze, nasza ziemia. Będziemy ją bronić i zwyciężać.
żołnierzy. A początek meczu z Serbami o godzinie 20.30. W nocy z soboty na niedzielę Artur Szpilka skrzyżuje rękawice z Amerykaninem Deontayem Wilderem w walce o Mistrzostwo Świata Wagi Ciężkiej. Na konferencji prasowej przed tym starciem polski pięściarz zapowiedział, że chce zmienić historię boksu. Jest to niesamowita szansa dla Polski, dla Polaków, żeby być pierwszym polskim mistrzem świata. Wierzę w to w ogromnie i mam nadzieję, że 16 stycznia dokonam rzeczy, która jeszcze się nikomu nie udała, czyli będę pierwszym polskim mistrzem świata. Ta walka jest światowym wydarzeniem sportowym. Pokaże ją Showtime, a z dotarciem do 70 milionów domów, a w dodatku będzie można ją zobaczyć także na ich kanale YouTube. Walencja pokonała Granadę 3-0, a Atletico Madryt wygrało z takim samym wynikiem z Rayo Vallecano w ostatnich rewanżowych meczach 1/8 finału Pucharu Króla. Oba zespoły uzupełniły tym samym grono ćwierćfinalistów rozgrywek. Wcześniej awans zapewnili sobie m.in. Barcelona, Sevilla, Athletic Bilbao i Las Palmas. Pogoda. Śnieg będzie padać dziś w całej Polsce, najmocniej w górach. Większe rozpogodzenia chwilami tylko na Podkarpaciu i w Małopolsce na termometrach. Od minus 4 stopni na Suwalszczyźnie przez minus 2 w Toruniu, Trójmieście i Krakowie, minus 1 w Warszawie i Poznaniu. W końcu do plus 2 we Wrocławiu oraz w Katowicach. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Radia TOK FM. Witam pana dnia, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek TOK FM, 25 minut po 7. W tej chwili jest już z nami Janusz Lewandowski, europoseł Platformy Obywatelskiej, były komisarz, był członek rządu